Nasz wakacyjny cykl dobiega powoli końca, ale jaki ten koniec będzie, słyszą Państwo, na pewno muzyczny. Dlaczego? Dlatego, że dziś jesteśmy nad słynnym stawkiem, jak niektórzy mówią, stawkiem Przybarlickiego, ale on miał zupełnie inne nazwy, a przy nim grające fontanny, które będą bohaterkami dzisiejszego odcinka. Staw zamkowy, bo takie jest prawidłowe nazewnictwo tego miejsca. To jest miejsce, w którym spotyka się wielu Opolan. O, tak jakby chociaż i my dzisiaj. Dzień pan dobry. Zbigniew Womersbach, miejski architekt, jednocześnie doskonale znający i tę historię współczesną tego miejsca. Ale, panie Zbigniewie, nim ta współczesna historia, to pozwólmy sobie sięgnąć w odległe czasy, bo znajdujemy się tak naprawdę w najstarszej części Opola, bo to miejsce kiedyś nazywalibyśmy fosą. Tak, to jest fragment fosy, cudownie zachowany, bo generalnie fosa została zasypana, ale to miejsce jest przez to też i bardziej urokliwe. Proszę zobaczyć, jakie otoczenie cudowne, jak świetnie się odbija w wodzie ta historia, i obiekty, i zabytkowe, i zieleń. I proszę zobaczyć też, że to jest cały czas użytkowa przestrzeń, przepięknie zrobiona, odnowiona teraz po powodzi, przerobiona z zestawu, którym kiedyś pływano łodziami, teraz na bardzo ciekawe rozwiązanie w formie multimedialnej fontanny. No bo śpiewające jest to miejsce, jak mówiłem na początku, jak Państwo zresztą słyszą, ta muzyka festiwalowa nam tu towarzyszy. Ale mimo tej festiwalowej muzyce, panie Zbigniewie, tak jak pan powiedział, użytkowe miejsce, które przez lata spełniało wiele, wiele różnego rodzaju funkcji. Tak. To, od czego zaczęliśmy, od czego pan redaktor, o czym wspomniał, to właśnie fosa. Mamy tutaj obok pozostałość naszego piastowskiego zamku, a fosa była kapitalnym zabezpieczeniem od strony południowej i od zachodniej. Ta fosa kiedyś łączyła obecną Młynówkę z Odrą, więc to był bardzo wypełniony wodą ciek wodny praktycznie, więc z tej strony bardzo trudno było zaatakować ten gród. Nawet w tej skarpie prawdopodobnie, gdyby chcieć kopać, to znaleźlibyśmy pewnie jeszcze pozostałości tych fortyfikacji, jeszcze grodziska nawet przedśredniowiecznego, a później tych obwarowań zamku, który powstał w XIV wieku. Przede wszystkim też chciałem zwrócić uwagę, że ta fosa cały czas ulegała przekształceniom. To, co jest obecnie, jest wynikiem wielu, wielu spraw. Po drodze jeszcze była ta historia, proszę zobaczyć. Kiedy... No właśnie, sięgnijmy do wieku XIX, bo tu rozpoczyna się, tak jak w samym mieście, transformacja miasta, taka transformacja tej przestrzeni tutaj. Tutaj, jak opowiadał nam pan Andrzej Hamada, powstają browary, są tutaj zmienia się, bo zaczyna być rejencja. Tutaj ta przestrzeń zaczyna zupełnie na nowo żyć. Tak, wtedy, w ten XIX wiek, XX wiek, to nie jest czas fortec. Wtedy miasto już rozrosło się poza te granice średniowieczne i w tym momencie poczekano na to, wykorzystano tą przestrzeń na rekreację. Coś, co dla miasta jest niezwykle potrzebne. I wtedy urządzono tak zwany zamkowy teren, zamkowy park, a w ramach tego właśnie zamkowy staw. A staw latem miał jedną funkcję, a zimą, jak widzimy, właśnie kolejną. W 909 roku utworzono Towarzystwo Łyżwiarskie i tutaj właśnie jest pozostałość tego towarzystwa, bo to towarzystwo zaraz po utworzeniu wybudowało ten budynek, który stanowi... Dworek lodowy tak zwany. A, dworek lodowy. Dlaczego? Ponieważ tutaj było i zaplecze biurowe, i szatniowe, i restauracja, także i też cudownie zrobiony taras, który służył lodowisku. No wtedy zimy były inne trochę. I widać tutaj, że ta zima jednak trzymała i ten lód ścięty służył przez dłuższy czas. Mało tego, do utrzymania tego lodu specjalnie też służyły tutaj urządzenia. Tutaj nawadniano, z młynówki pompowano wodę po to, żeby utrzymać tafle na idealnym standardzie. Ale proszę zwrócić uwagę, że już wtedy i nagłośniono tutaj ten teren, i puszczano muzykę pewnie jak obecnie, ale też i
oświetlono, więc ta ślizgawka służyła i w dzień, i w nocy, więc było to bardzo efektywnie wykorzystane. No właśnie, i teraz przejdźmy do tej historii najnowszej, bo za nami w tle te piękne, śpiewające fontanny do tej cudownej muzyki festiwalowej, o której powiem na samym końcu. Ale ta współczesność to tak właściwie lata 70. poprzedniego wieku, kiedy tu się też zaczyna zmieniać i kiedy te fontanny dzisiaj tak pięknie wyglądające zaczynają powoli nabierać tego kształtu dnia dzisiejszego. Z opowiadań kolegów inżynierów z Opola dowiedziałem się, że to czynem społecznym tutaj i porywem społecznym postanowiono podnieść rangę tego miejsca po tej okresie powojennym, kiedy wiadomo, że wszystko jednak mimo wszystko stało, to w latach 70. właśnie zbudowano te wzmocnienia, te mury i wprowadzono tutaj wodę, fontannę. Mhm. Wtedy, pamiętamy, jeszcze to nie było tak ładnie, jak teraz zrobione. Tym niemniej bardzo ładnie podkreśliło to miejsce, no i amfiteatr, który powstał w 63 roku. I w tymże 63 roku, kiedy ten pierwszy festiwal zabrzmiał tutaj, no to on dostał tą oprawę w latach 70. bardzo ładną. Więc ponownie z kolei miasto zyskało po powodzi. W 1997 roku no tutaj było bardzo dużo wody. Ten domek lodowy był cały właściwie pod wodą. Tak, my jesteśmy, Państwo mogą sobie tego nie wyobrażać, ale tak naprawdę biorąc 97 pod uwagę, to my jesteśmy pod wodą. Tak, i to dwukrotnie pod wodą. I w tym momencie właśnie przyszły później środki unijne na to, żeby odbudować tą przestrzeń wodną. I wykorzystało miasto też tutaj te środki i skierowano właśnie na rewitalizację. I znowuż wróciła muzyka wtedy. Proszę zwrócić uwagę, jakie nawiązanie do tych czasów wcześniejszych. I znowu jesteśmy tutaj, mogąc posłuchać tej cudownej, teraz polskiej muzyki. No właśnie, a same fontanny i ta konstrukcja, to już jest to absolutnie coś najnowszego. No to są już rozwiązania multimedialne, one wiążą zarówno wytrysk wody, wyrzucanie wody, tempo wody, intensywność wody z intensywnością muzyki, z intensywnością i kolorem światła. I to rozwiązanie jest tutaj stosowane. I o ile wiem, 3 razy w czasie dnia można w okresie letnim to wysłuchać i być na tym spektaklu. Tak, no dlatego Państwo też tego słuchają, bo godzina 18 to jest właśnie godzina takiej muzyki, dlatego ona sobie nam w tle towarzyszy. No i jest oczywiście także tym takim elementem przypominającym nam o polskie festiwale, o których Pan już wspomniał, budowę pobliskiego tutaj nam amfiteatru. Więc na pewno to jest miejsce, w którym można od rana do wieczora spędzić sobie troszeczkę czasu i samemu, i rodzinnie, tak, i myśleć o Opolu, tak, i o muzyce. No myślę, że ta muzyka, ona nawet w takiej ciszy tutaj istnieje, ponieważ piękno tego otoczenia jest tak nieprawdopodobne, gdzie łączy się i natura, i rozwiązania nasze, inżynierskie, powiedzmy, architektoniczne, do tego światło naturalne, a wieczorem sztuczne, powoduje, że tutaj naprawdę bardzo dobrze się człowiek czuje, ale nie tylko człowiek, bo te kaczki, które tutaj mają swoją wyspę, prawda, też bardzo chętnie pływają całymi rodzinami. I to jest też świetna atrakcja dla dzieci. Ale pamiętajmy, że najbezpieczniej usiąść sobie na ławeczce i delektować się tą przestrzenią miejską. Tak. Piękną, kolorową, zieloną. No i w takim otoczeniu. Zamek Piastowski, pięknie utrzymany, odnowiony teraz amfiteatr, cudownie odbudowany, przebudowany jeszcze ten z lat 60. Już teraz ma zupełnie nową formę. Mamy Toropol, który jest świadectwem tego lodowiska, które to było, została ta funkcja. No i te wille, które są z przełomu XIX i XX wieku. To otoczenie jednak rzeczywiście bardzo dobrze sprzyja naszemu samopoczuciu. Dziękuję bardzo za tę opowieść. Dziękuję. Zbigniew Bommersbach, miejski architekt, był Państwa gościem. Pan Zbyszek wędruje w jedną stronę stawu, ja wędruję w drugą. Drodzy Państwo, żegnam pięknie, abyśmy mogli jeszcze wsłuchać się w tę niesamowitą muzykę, ale także jeszcze powiedzieć Państwu, że właśnie ten odcinek prezentujemy Państwu dziś nie bez kozery, dlatego że już niebawem tu na scenie amfiteatru niedaleczko
pojawią się przeboje. Kolejne przeboje. Być może będą one zapamiętane, tak jak te Kwiat jednej nocy, Najwięcej witaminy, którą słuchaliśmy, Jesteśmy na wczasach, Lubię wracać tam, gdzie byłem, Idź w stronę słońca, czy też Najpiękniejsza w klasie, teraz właśnie przez Państwa i przeze mnie słuchana. Bo już niebawem za tydzień Opolski Festiwal i znów to miejsce będzie oblegane, będzie piękne, turystyczne, kolorowe i być może pojawią się na scenie takie przeboje, które za kilka czy za kilkanaście lat będą płynąć z tych głośników przy wtórze przepięknych kolorów fontanny, które nam towarzyszą tutaj właśnie, bo to są opolskie śpiewające fontanny przy Zamkowym Stawie.